Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 13 odcinek przygód dzielnego Wiedźmina Geralta. W bezkresnych krajach północnych w czasie wojny z tymi to czarnymi, czyli Nilfgaardczykami. No dobra, ja muszę się ubrać i porozmawiać ponownie z Szambelanem, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiłem do Wyzimy. I teraz mam się przygotować do audiencji, prawdopodobnie z Emerem. Muszę sobie tu jakiś piękny strój wybrać. Ten tak wygląda. Wszystkie mają takie rękawy same. Ten z takim pasem. Może ten taki, nie, ten mi się nie podoba. A, niech będzie ten trzeci. No i co, muszę go teraz na siebie założyć, kurde. Weźno się odziej, Lafirendo jedno Wiedźminie. Okej. Nieźle się prezentuje. No dobra, to trzeba porozmawiać z Szambelanem Emera. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy wasz mość jest kontent ze stroju? Trochę mnie pije pod pachami. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech wasz mość zademonstruje. Tak, proszę wasz mości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Co? Kurde, nie słuchałem go dokładnie. Będzie to. Co jej pisze? Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. No to chodźmy, Mondralu. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Tak, my się już znamy z Emerem, także możemy się szanować. Imgrimie eb Artherzer, Deitven Adan in Karn eb Morwud, Emhyr far Emreis. Ukłon. Niechętnie, ale jednak Wiedźmin wykonał ten ukłon. Wasza cesarska mość. Areir eb to orde. Evelien namen Wadgen Wawort. Ciekawy język tych Nilfgaardczyków. No i po coś mi tu przywołał? Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. Swój chłop. Dobre. I oczywiście w wiedźmińskim stylu. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła.
Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Krótko. I na temat. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody, i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Chamski łeb z tego emera. Taki kurde naddęty, no ale w końcu cysosz. A jak wiadomo, cysosz to ma klawę życie. Wasz mość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu idę, jest wielu dostojnych gości, których wasz mość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Dobre. O, to pamiętam, tego czasu stały pancerze rycerzy temerskich. Już wymienili je na brzydackie pancerze nilfgaardzkie. Z samego rana, a jest po Sege! Natuwe! Spokój! Słucham? Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander! Nie dość, że każe mi się tu zjechać. Ja, Annen. Dratsliden Enenekt. Estun Esesaur Ennen Fire. Esesidavsi de France. No chodźmy, chodźmy. Denerwuj się, szambelanie. Katypat. Fekledgen. Esavadgen. Kaczy. No, niestety Wiedźmin tutaj w tym wypadku biegać nie może. Myślałem, że szambelan sobie trochę podbiegnie, ale idzie sobie. Z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Tak, prawda. Pod pachami. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okej, okej. Nie bądź takim nadętym buponem. Jesteś bardziej nadęty niż twój cesarz. Słyszałeś już to pióro? Tak, to zapisuję. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić. No, jest Yennefer. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Tak zwany portret pamięciowy. Więc to już są nasi agenci. No, no. Szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie.
ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Geralt tak się uśmiechnął delikatnie. Gdybym miał brodę, to bym powiedział, że pod wąsem. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Ach, tak trochę romantycznie, żeby było. Wiadomo, Yennefer, miłość Geralta. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Yen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. Złośliwa małpka. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Yen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdroże, porozmawiaj z ambasadorem Far-Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Buziaczek. A, to się będzie teleportowała ona, bo ona... Do Skellige leci. Na Skellige, nie do Skellige, na Skellige. Bo Skellige to wyspa. Ja tutaj może się rozejrzę po tej komnacie. I co nieco pozbieram. Co? Srebrne pantalon. Nie, nie, z tego raczej zrezygnuję. Co oni tu jeszcze mają ciekawego? O, jest skrzyneczka. Och, buty kalarzysty. To się przyda. Odwar z wiwerny też się przyda. Skóra z niedźwiedzia. Z białego niedźwiedzia. Też jako składnik. Alchemiczny. Na bogato widzę w tej komnacie. Miecz na czarownicę.
ostatnie życzenie. O, Sapkowski się kłania. Co tam było? A, zgasić świecę. Nie będę jej gasił. Wow, jest tu trochę gadżetu. O, wiersze zebrane, gonne zaleza. De Berko, Berceo. Kiedyś sobie poczytamy przy ognisku, jak już będę wspólnie z Wesmirem, pardon, z Yennefer przy nim siedział. Nie no, zardzewiałem już, nie żartujcie. Mieczne czarownice po raz drugi. A tutaj w tych szpargałach o, dziki gon, okej. To też poczytamy. Królewskie rody północy. Ta, która wie. To u. Okej. Nie wyjdę. Potrzebuję klucza, więc nie mam specjalnie wyjścia. Muszę iść tędy. A jest ambasador Var Atre. To z nim mam pogadać. Ambasador Var Atre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Co to, bliźniak Chamberlaina? Dobra, to może najpierw wypytam go o sytuację na Velen, do którego muszę się udać. Albo nie. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwę i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radovid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radovid wziął ich z całkowitego zaskoczenia. Król Henselt jak zwykle walczył w pierwszym szeregu. I tam zginął. Jego żołnierze stracili chęć do walki. Przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radovid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Okej. No to teraz co słychać w Velen, tak? Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren.
Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go, dobrze ci radzę. No dobra, a co w Nowigradzie? Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego, co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. No okej, przesłuchałem ambasadora na okoliczność. A teraz przeszukam jego siedzibę. Coś tu jest ciekawego. List do Yennefer. O, i to przeczytamy, bo bardzo mnie interesuje. Aha. Na razie się nie mogę dostać do swojego ekwipunku. Ładnie się zagoiła. Do swojego ekwipunku się nie mogę dostać. O nie, no zardzewiały nóż do chleba to mnie niespecjalnie interesuje. Tak szybciutko widzimy, nie przeszukaj tutaj to wszystko. O, tam jest na bogato coś. Tu jeszcze coś jest, co pominąłem. O. Nie no, srebrne pantalony znowu, co oni z tym? Teraz starszych opisanie. Końska skóra się przyda, ogrona się przydadzą. Dobra, Geralt, szybciej, szybciej. Zanim ktoś tu wróci. Fiolka, kielich zostawi. Chociaż przydałby się... Ej, chociaż przydałby się sprzedaż. Co z tą Temerią? Będzie co poczytać. To już mam raz, tak? A to się posprzedaje wszystko, spokojnie. Perły północy, proszę, jakiś. Nie no, miecz na czarownicę po raz trzeci, bez przesady. Dobra, czas do Szambelana, ale się wypogodziło. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję.
Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. No cóż, coś się przebrać. Jest już ekwipunek na swoim miejscu. No więc tak, na blery wrzucamy. Wiedźmiński miecz srebrny. Teraz tak, miecz ze Złotego Miasta. Ten ma jeden slot wolny, można coś w niego wcisnąć. Ale ten ma większe obrażenia, więc to wrzucimy. Tą kurteczkę wrzucimy oczywiście. 6, 9, 8, 6. No dobra, to wrzucamy buty kawalerzysty. Trochę od czapy się poubieram. Rękawice kawalerzysty. Pantalon. Oczywiście pantalony wrzucimy. Kusze wrzucimy. Bełty już są. Zasadniczo jestem już prawie ubrany. Dobra, wątrobę wilka sobie wybierzemy. Jako pożywne. Ubrany jestem, spoko. No to szybciutko jeszcze tu. Przeszukamy, bo tu sporo ziół jest do pozbierania i jest jeden wykrzyknik. Czyli ktoś ma dla mnie jakieś zlecenie, czy coś ewentualnie. Zbieraj to szybciej, widzicie. Spadaj, ja jestem ludziem. To trochę innym. Jest nielugarczyk, który jest oznaczony krzykiem z wykrzyknikiem. To pogadamy z tym nielugarczykiem. Ziółka pozbierałem. Nie, gwinta grać nie będziemy. Żadnego hazardu, przynajmniej na razie. Dobra, gdzie ja muszę się udać w tej sytuacji? Udać się do Velen. Tędy. Aha, i tu jest wyjście, przez które mogę wyjść z pałacu dawnego króla Temerii Poltesta. Gloir en Artvea. Tu jest komnata cesarza, ale jest zamknięta, więc jej nie skroję. Te drzwi w ogóle są nieaktywne. Ale Anherzer jest dead. Garen Vatgen. Wow. A tu się kąpałem. Więc jeszcze postaram się to ograbić. Kwiaty się przydadzą, na przykład, żeby uwieść jakąś niewiastę. Cuda Zerikań. Kubek do picia, ewentualnie na sprzedaż. No, podnieś no to Gerlard. Kroniki historii Redani. Ja cię kręcę w wolnej chwili, to sobie poczytam. Jabłko do żarcia. Tutaj leżą jabłka i nie mogę podnieść. Co to w ogóle jest grane? Opozycja w Nilgardzie. Gnemie Swawole, jakaś ciężka książka. Czyżby erotyk gnomski? Miecz na czarownicę po raz czwarty, kurde. Gdzieś będę musiał te książki opylić, bo po co mi aż cztery miecze na czarownicę? No, Geralt, zbierz to, jak brzydko golony wyglądasz.
Nieaktywny, nieaktywny, tam już byłem. No dobra, to co, mogę się przenosić w zasadzie do Velen. Nie ma przeszkód, żebym się tam udał. Miecze na plecach są, kusza na plecach jest. Próbka podróż. Velen, tutaj muszę się przenieść. Do drzewa wisielców. Bardzo proszę. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Pięć dni mu zajęła podróż do Velen? Nieźle. No ale konno tak się podróżowało. O, drzewko z bombkami. Niektóre już mocno nieświeże. No pięknie przeozdobione, nie powiem, żeby nie. To jest ten znacznik i stąd ta nazwa Drzewo Wisielców, a tu jest drogowskaz, do którego przybyłem szybką podróżą. Okej, po Velen zacznę się rozglądać już w kolejnym odcinku, a na razie serdecznie wam dziękuję za uwagę. Ten odcinek zakończę tym przesympatycznym widokiem. Cześć i czołem!